A oto jeden z ostatnich treningów doktora Chopkinsa przed solowym trawersem Kantengri, góry należącej do chińskiego masywu Tien Shan o wysokości 7010 metrów nad poziomem morza. Trening odbył się w malowniczej scenerii irlandzkiej świętej góry Carantuchil. Jak widać na załączonych obrazkach, energii temu człowiekowi nie brakuje, ale oddajmy głos jemu samemu. Przed wami dr Chopkins. Hej, hej. Chciałem powiedzieć do ciebie. Dlaczego dresiarze w Polsce uznawani są za jednych z najbardziej uprzejmych oraz sympatycznych i miłych ludzi? Ponieważ zawsze, kiedy koło nich przychodzisz, pytają, masz jakiś problem? Dziękuję. Niezwykłe poczucie humoru oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach. Oto najważniejsze cechy Chopkinsa. Spędziłem noc tutaj, w tym uroczym wypłaszczeniu. Wśród uroczych gór. I jest tak spokojnie. Tak fajnie. Chciałoby się po prostu leżeć i leżeć. Doktor Chopkins to typowy napieracz. Nie boi się wyzwań i piętrzących trudności. Nie wszyscy jednak podzielają jego górskie pasje. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na ten temat jego własna ukochana babcia. W góry! Aha, tak, w góry ci potrzebne jechać. Już tam byłeś, ty góra, jeszcze gdzie spadniesz. Pu, pu. Trzymaj kciuki, babcie, żeby się udało w tym roku. Trzymaj kciuki, żeby się w tym roku udało. O, żeby się udało. Daj się spokój z jazdami. Ewidentny brak akceptacji dla czapowych projektów ze strony babci nie budzi żadnych wątpliwości. Ale czyż można się temu dziwić, skoro i nam czasami ciężko jest zrozumieć tego człowieka? Gdzie ta ściana? Gdzież ona jest? Bardzo przyjemna wędrówka. Płuca tylko harczą, jak stare organy. Najwyraźniej meksykańska szkoła tle treningu płuc chyba w moim przypadku nie skutkuje zbyt dobrze. Powtarzam zatem za głosem moich perelowskich przodków. Palenie twój wróg. Palenie zabija. Przepraszam.